Zgromadziliśmy się tutaj w kilka organizacji, aby wpłynąć na władze miasta, aby zamknęły lokale prowadzące niemoralną działalność. Chodzi nam nie tylko o agencje towarzyskie, ale też tak zwane kluby go-go, które są po prostu rozplenione i są plagą, zwłaszcza rynku naszego miasta. Nie można spokojnie przejść obok, czy przejść przez rynek krakowski, aby nie być nagabywanym przez pracownicę tych klubów. Oczywiście, tego rodzaju kluby go-go mówią, że to są kluby towarzyskie i tak dalej, ale tak naprawdę są to kluby, które sprzyjają i zachęcają do tego, żeby korzystać z usług prostytucji. Nasza akcja nie jest akcją odosobnioną. W Warszawie już udawało nam się osiągać pewne sukcesy. Nasza akcja jest prowadzona w ostatni dzień modlitw prowadzonych przez szpital domowy. Od 18 listopada w kościele świętego Wojciecha na rynku w Krakowie młodzi ludzie organizowali modlitwę adoracji Najświętszego Sakramentu oraz mszę świętą w intencji tego, aby Kraków był odnowiony moralnie, aby zostały zamknięte tego rodzaju przybytki. I my do tego się dołączamy. To też jest znamienne, że właśnie dzisiaj zarówno właśnie kończą się te modlitwy w kościele świętego Wojciecha, ale też dzisiaj miała miejsce interwencja policji i prokuratury w kilku klubach go-go, a więc w miejscach, przeciwko którym protestujemy. To pokazuje, że nacisk społeczny, a także reakcja hierarchii kościelnej, bo przypomnę, że kardynał Stanisław Dziwisz również zachęcał nas do tego, żebyśmy tego rodzaju akcje podjęli. Poza tym, czy wyobrażamy sobie to, aby chociażby pod Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie albo w Paryżu, pod katedrą Notre Dame, jakieś paniusie rozdawały ulotki zachęcające do skorzystania z usług prostytucyjnych? Nie ma też tam żadnych klubów nocnych. Natomiast tutaj w Krakowie, obok Kościoła Mariackiego oraz nieopodal Zamku Królewskiego, Wawel, tego rodzaju działalność jest prowadzona. To jest prawdziwy skandal. I teraz pozwolę sobie przytoczyć apel do władz miasta Krakowa o powstrzymanie promocji niemoralności i bezwstydu przestrzeni publicznej, które złożyliśmy tutaj w Urzędzie Miasta. Panie Prezydencie, Szanowni Radni Miasta Krakowa, od wielu lat z oburzeniem obserwujemy narastające zjawisko powstawania kolejnych miejsc promujących bezwstyd, rozpustę i pornografię na terenie miasta Krakowa, a w szczególności w jego historycznym centrum. Szanowni Państwo, przychodzimy tu dziś, by wyrazić nasze oburzenie tak z powodu szerzenia się w mieście wspomnianych zjawisk, jak również z powodu wieloletniej bezradności w tym względzie wszystkich instytucji miasta, a także policji. Centrum naszego miasta stało się de facto gigantycznym domem schadzek dla rozmaitych turystów seksualnych z całego świata. Prastary Kraków, miasto królów i świętych, miasto papieża Jana Pawła II i świętej Faustyny Kowalskiej, miasto kultury i literatury. Na naszych oczach stało się Bangkokiem północy, oferującym prymitywną i wyuzdaną rozrywkę. I to w samym sercu historycznego centrum. Szanowni Państwo, włodarze naszego Krakowa, wzywamy Was z tego miejsca, by ten gigantyczny problem społeczny stał się priorytetem Waszej rozpoczynającej się właśnie kadencji w instytucjach miejskich. Teraz odmówimy jedną część bolesną Różańca Świętego. Zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Część bolesna Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.